Dzisiaj łodzimy przeżyto. Jak widzicie, idziemy już na pusto. Do znajomego po przyczepy. Po prostu nasze wszystkie pełne. Została ta mała przyczepka. 6-tonówka jest pełna. Dwie HR-ki pełne. No i macie takiego vloga krótkiego jakby z transportu. Nagram wam jeszcze jak będę jechał Ursusem. Dzisiaj jest 8 sierpnia. Zapowiada się bardzo fajny film, ale na razie nie mówię co, ale mamy po prostu nagrać coś specjalnego, o tak powiem. No coś kombinujemy, może niektórzy kojarzą, coś, no, kto go ma, kto w temacie, to wie o co chodzi. Zboże niziutkie, rzadkie. Co zrobisz, takie lata?
susza, nic człowiek nie zrobi. Dobra, bo już dojeżdżamy, będę jechał z przyczepą, nagram dalej. No więc jedziemy dalej. Mamy przyczepkę, 6-tonówka. Teraz trochę inną drogą, na skróty, można powiedzieć. Zasypana. No prawie na maksa, pszenicy wchodzi ponad 10. Druga też jest zasypana na maksa. No to jest po 9 ton liczymy dobre. 6-tonówka jest też zasypana. Tu na małą jeszcze, gdzie Ursus jest, sypiemy. No i teraz jadę właśnie tam przyczepą, co przywieźliśmy, dowieźć, bo możemy po prostu nie zmieścić. Możemy zmieścić, możemy nie zmieścić. Nie, nie zmieścimy, bo już jest ta mała, widzę, że już widać czubek. Ciężko będzie. Ale dobrze, plon łapie bardzo ładny. Podsumuję wam tam na koniec, dogra może przy zwalaniu czy jak. Co się obliczy, ile sypnęło. Mniej więcej. O, kombajn brytyka wchodzi. Dobra, zostawiam tu zestawy i idę rozsypać na przyczepach. Byłem spojrzeć tam na tych przyczepach. No, na HL-kę może jeszcze 300-400 kg wejdzie. Ale tam koło 9 zobaczcie jest nasypane, bo czubek jest sporawy. Mała jest zasypana, przyczepa 4-tonówka do połowy. Czyli nie ma szans zmieszczenia, bo tu zobaczcie, no. Jeśli może na zbiornik zmieści, nie zmieści. Nie da rady na zbiornik, ponad będzie chociaż, ale i tak zbiornika nie wciśniemy tam. Nie ma opcji. No to tak mianowicie liczyłem. Na HL-kach dwóch jest tak mniej więcej po... No 9 jest. Bo one są dosyć tak szybkie. Tamta pierwsza to ja układałem tam nawet na nie, więc tam 9 jest lekko. No tu myślę, że na tej też 9, bo czubek jest sporawy. No więc liczyłem po 9 ton. Na 6-tonówkę tam, no 6 jest co najmniej, bo tam jest ładnie nasypane. No i tam 4-tonówka, no to 4. Plus 4,
No i tu są dobre, no dobre 4 hektary są tu. Jakieś, nie wiem dokładnie ile, zobaczę ile na kombajnie się pokaże licznik. Chociaż to screena to i tak nie będzie wiarygodne aż tak. No ale wstępnie mogę powiedzieć, że 7 łapię. A zobaczymy szczególnie ile wymuci, bo jeszcze ma tu kawałek, więc takie moje obliczenia to jeszcze są takie mało wiele, no niedokładne są. Jak wymuci, to się wtedy wypowiem, ile sypnęło, tak mniej więcej. Wilgotność suchy jest. Nawet mam tu wilgotność, masz? Nie mam. Ale będę w domu, czyli kiedyś to wam pokażę tam ile jest mniej więcej na wilgotności mierzu, ale już jest suchutkie. Już wczoraj, bo trzeba można mucić spokojnie. Zobacz czy jedzie. A jeszcze zapomniałem o najważniejszym powiedzieć. Odtąd do, no do wnet brzega. No i tu tak się ciągnie. Wnet, otóż gdzie ja, tu już się tak kończy, można powiedzieć. Tu jest taki no cały plac, słabsza ziemia. Przypaliło. Nie wiem, nie mam czy, nie mam nagrane. Ale no tu dosłownie było tak przypalone, że kłosy puste. Dosłownie puste stały. Więc plonu też my się nie spodziewaliśmy dużego. No ale za to nadrabia. Tamta część i tu tam jest ta łączka. No łączka, mamy teren niższy. Zboże przyżyto po pas, wyżej nawet. Tam kombajn, dziądr idzie naprawdę jak burza, ale tam musiał spowolnić. No więc, żeby nie było, że całe pole tak pięknie wyglądało, nie, susza u nas dostała, zrobiła swoje, swój plon zebrała. No, co tu można więcej powiedzieć? Plon by był jeszcze lepszy, ale nie ma co narzekać. I tak jesteśmy bardzo zaskoczeni. No teraz mogę, słuchajcie, pokazać, bo jesteśmy już na finiszu. HL-ka pełniutka. Mała przyczepa, najmniejsza nasza. Pełna szczupkiem. Plon jest realny, widzicie. Na własne oczy. Podjadę wam zaraz tu. Do HL-ki. Kolejnej. Pełna. Teraz gnamy na szóstkę, doładowuję końcówkę, na czubek doładowuję, żeby wmieścić i żeby tej starać się nie brudzić, bo chyba nie będziemy musieli. Dobra, trasy wam resztę nagram.
uczucie, ciepło jest, 30 już wam mówię ile stopni. Chwila. 32 stopnie. Upał. Ledwo da się wytrzymać. Bez klimy. Dobra, wyjadę na ulicę, tam dalej nagram.
jedziemy do ronda, tata już z ronda zjechał, Peter jedzie dalej, my za chwilę, może uda mi się coś nagrać, bo nie mam na głowie. Może bym zdjął, bo zdejmuję, zobaczcie, czy się w ogóle coś nagrywam. Bo nie mam zaciula podglądu. Ronda puste, a co to? Dobra, czyściutko, czyściutko, lecimy. Powoli, powoli bez ładunek. Kierunek i dziga. Przede mną